Budzicie się obaj z potężnym bólem głowy. O! Przecież ja nic wczoraj nie piłem! Przecież ja nic wczoraj nie pociągałem! Rozglądacie się i widzicie, że jesteście nigdzie. Wokół was rozciąga się szara, nieprzeniknięta mgła. Nie czuć żadnego podmuchu wiatru, żadnego zapachu. Nawet nie czujecie, jakbyście mieli cokolwiek pod nogami. Macie wrażenie, jakbyście unosili się w bezkresnej formie. Krasnoludzie? Ja chyba jednak wczoraj piłem. Że takiego zjazdu to ja dawno nie miałem. Co ty tu robisz? Przecież ja bym nie pił z jakimś elfem. Czy ty też miałeś jakieś wizje? Może. Cieszę się, że jesteśmy po tej samej stronie, ponieważ patrząc na ogrom atrakcji dookoła, obawiam się, że jesteśmy w dupie. Trzeciej. Czwartej. Co my mamy teraz robić? Taki z ciebie mądry, to uczony niby jakiś taki, a nawet nie wie, gdzie my są. Przepraszam bardzo, następnym razem, kiedy będę planował przejście do innego wymiaru egzystencji, upewnię się, żeby postawić po drugiej stronie specjalnie dzban wina, żebyś zawsze mógł trafić do domu. Wyciągam moją butelkę spirytusu, robię łyka. Robisz potężnego łyka. Bo tego się nie da wytrzymać. Czujesz, jak spirytus drażni twój przełyk, rozgrzewa żołądek, rozjaśnia myśli. Czy ty nawet w innych wymiarach musisz pić? No co, jestem krasnoludem! No i co z tego? Ja jestem elfem! Taka nasza kultura! A nie widzę, żebym dokonywał tutaj teraz zbereźnych aktów. Inna sprawa, że nie mam z kim. No wiesz, my wkładamy butelki do buzi, wy co innego! Elfi honor zostaje urażony drugi raz tego dnia. Przypomnę ci, że mamy jednak pewne zadanie do wykonania. Staram się sprawdzić, czy nie mogę przypadkiem jakoś poruszać się w tej przestrzeni. Możesz poruszać się w tej przestrzeni. Wybornie. Po chwili nawet czujesz, jakbyś trafił na coś w rodzaju gruntu, po którym twoje nogi mogą spokojnie się przemieszczać. Miła odmiana. Dążę w stronę tego gruntu. Dążysz po tym gruncie. I widzisz, że mgła zaczyna się delikatnie rozrzedzać przed tobą, formując coś w rodzaju ścieżki. Podążam ją. Idź za nim! Idziesz za nim! Idziecie tak? Oglądając jedynie obłok, który rozwiewa się przed wami. I wsłuchani w echo własnych kroków. Jednak po chwili zauważacie, jakby coś przed wami zaczynało powoli dawać jakieś dziwne, naturalne światło. Co to? Podejdźmy i zapytajmy. Wyciągam topór, ten na wszelki wypadek. Podchodzicie bliżej i docieracie do wysokiej, emanującej szkarłatnym blaskiem bramy. Oboje czujecie coś w rodzaju cichych szeptów dobiegających z wewnątrz, jak gdyby was nawoływały. Halo? Wy sprawdź, czy to otwarte. Sprawdzę, czy to jest otwarte. Wkładasz rękę w czerwoną poświatę. Widzisz, że twoja dłoń znika. Cofasz. Chyba otwarte. Wchodzę.
wchodzisz pierwszy. Widzisz, że... Umarłem! Idę za nim. Idziesz za nim. Oboje przechodzicie przez bramę i pierwszym, co czujecie, jest podmuch gorącego powietrza. Po chwili otwieracie łzawiące oczy. I widzicie zwykłą, nieprzeniknioną ciemność. Czujecie się, jakbyście oboje stali w dwóch snopach światła, a wokół was rozlegała się nieprzenikniona czerń. Umysł rzeczywiście jest pokrętnym skurwielem. Ostatni raz tak się czułem, kiedy rozważałem swoje perspektywy na przyszłość. Kim jesteście? Kagon! Dzień dobry! Witaj. Jestem Kavinder. Bardzo miło cię poznać. Demonie, diable... I musisz mnie uwierzyć. Szczególnie z tą Helgą. Skąd ty wiesz, kim jest Helga? Ja wiem wiele. No mój Boże, nie zazdroszczę. Kolejny się znalazł. Jak się tu znaleźliście? To jest w zasadzie bardzo dobre pytanie. Znaczy się? Z tego jak to wygląda, to ja po prostu dobrze, chyba... bądź cicho, ja się tym zajmę. Otóż... Ja ci zaraz, bądź cicho. Drogi gospodarzu. Drogi gościu. Natrafiliśmy na pewien przedmiot, o którego pochodzeniu niewiele wiedzieliśmy. Zbliżyliśmy się do niego. I tak się składa, że byliśmy tam, a jesteśmy tutaj. I w zasadzie to dla nas to jest bardzo dobra zagadka. A więc chcecie mi powiedzieć, że przypadkiem znaleźliście się w mojej domenie. Bo widzicie, w tym wypadku jesteśmy w impasie. Jako, że ja nie znam drogi wyjścia, to także. Widzisz, szanowny gospodarzu, właśnie o to chodzi, że to był czysty przypadek, ponieważ zapewniam, że nie miałem tak wysokoprocentowych przygód, aby z własnej woli próbować przeskakiwać do innych wymiarów egzystencji. Szczególnie zamkniętych w jednym artefakcie, prawda? Czyli jesteśmy w środku. Tak. I nie. Myślałem o byciu w innych środkach, ale jakoś trzeba będzie stąd wybrnąć. Więc, mój drogi, jakże inteligentny towarzyszu, co proponujesz? Coś, co nie jest, cytując, rozpierdalaniem. Mam jeszcze trochę spirytusu. Dobrze, porozmawiajmy. Porozmawiajmy. Proszę cię, to mój spirytus. Przepraszam, mógłbyś go uciszyć? No, masz jakąś możliwość? Jedynie permanentną. No, kuszące. Ale dobrze. Więc jak możemy się stąd wydostać? Dobrze, pytanie retoryczne, oczywiście nie znasz na nie odpowiedzi. Tak, wszyscy to wiemy. Zatem jak możemy potencjalnie próbować się stąd wydostać? Co widzieliście zanim tu przyjście? Oj, coś bardzo strasznego. Powiedz. Moje góry! Wojnę z goblinami, orkami!
twoją przeszłość, tak. I moją rodzinę. Twoją przeszłość, której nie mogłeś zapomnieć. Piję kolejny łyk spirytusu. Też widziałem swoją przeszłość. Kłóciłbym się, że o wiele gorszą od zażenowanej rodziny, aczkolwiek nie będę teraz w to wchodził. Kobietę widziałem. Ładną, inteligentną, bogatą. Którą utraciłeś? Której nigdy nie miałem. Czemu nie mogłeś zapomnieć? No może gdybym się bardzo postarał. To może by się udało. Może. Może. Nie zastanawiajmy się nad morze. Widzicie oko. Jest pewnym więzieniem. Jest pewnym więzieniem, w którym rozgrywać będziecie wasz los do końca świata. Jednakże istnieje pewna ofiara, którą złożyć możecie. Którą ja także złożyć mogę. Ale jakoś widzicie, nie zdarzyło się, bym miał możliwość. Dobrze, niech zgadnę. Tą ofiarą będzie któryś z nas. Tak. No bierz się! Nie! I tak bierz jego, zabij go! Mnie? Ty zdrajco parszywy! Tyle rad razem, a ty co? Bo wiesz, ja mam ważne sprawy w tym normalnym wymiarze tak naprawdę. No jasne, pójść na wojnę kolejną, 75 lat, jak się schyli kręgosłup pęknięty w 5 miejscach. Ale on bierze ten topór i leci, i za ojczyznę, za rodzinę. Zamknij mordę! Po co? Bo jak ci zaraz... No co mi zrobisz? Jak ci zaraz... A więc przybysze? No tak, ofiara tak i nie. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Szkoda, że nielogiczne. Mógłbyś rozwinąć? No. Czekam. I nie mógłbym. Ja jemu też zaraz! Widzisz, nie. Jesteś pewny, że nie można imię Helga. Nie. I tak. Odżyj sobie. Widzicie, jak gdyby w nieprzeniknionej czerni pojawił się kolejny snop światła. Widzimy i nie widzimy. Oraz słyszycie i nie słyszycie. W blasku macie wrażenie, jakby coś zaczynało się formować. Widzicie i nie widzicie. Szczupłą sylwetkę, na której powoli zaczynają osadzać się szerokie szaty. Widzicie, jak sylwetka rusza w waszą stronę, nie wydając najmniejszego dźwięku. Po chwili zauważacie błyszczące pod kapturem błękitne oczy. Znowu ty! Ty nie żyjesz! Przecież ty nie żyjesz! Dla mnie. Ale tu. Czyli mam rozumieć, że... Żyjesz, nie żyjesz! Nie żyjesz. Tak. No to się robi. Tym razem tak.
proponuję dojść tutaj do konsensusu. Skoro ty tam nie żyjesz, to logicznie rzecz biorąc, jeśli złożysz ofiarę z któregoś z nas, to i tak ci to nic nie da, bo tam będziesz martwy. Zatem proponuję taki układ. Ty się zabijesz, a my stąd wyjdziemy. Wiesz co, Kamilę, aż ci rzucę za ogłady. A rzucaj. O cię cholera. A, 92. Masz. Niby rację. Oczywiście, że mam rację. Założę się, że masz rację i nie masz racji. Czy byś zakładał się o piwo? Najlepiej. To wygrałeś piwo. Tego i tak nie mam. Elfie, trudno dojść do konsensusu, kiedy wszyscy chcą żyć. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że ty nie żyjesz. Żyję i nie żyję. Sam powiedział, że kurasz. Tu widzisz, jeśli nawet jedna cząstka ciebie zostanie przy czymś, co swoim życiem będzie chciała wydostać się całą. Bardzo dobry pomysł. Zatem sądzę, że powołam się tutaj na drugie prawo magii Huberta, które mówi, iż osoba, a konkretnie dusza uwięziona w artefakcie, która zostanie uśmiercona, zostaje z tego artefaktu uwolniona. Ej, ja mam pomysł. Zabijmy go po prostu. Może i tak. Powiedz. Tak? Zamieniam się w słuch. Czy pragnąłbyś, ginąc w artefakcie, spędzić całą wieczność na tułaczce po wymiarze, który jest nam znany, ale i nieznany? Otóż, drogi kolego, jakkolwiek było ci na imię, są to jest dosyć istotne. Moldet, mój drogi. Moldedzie, tak. Wspaniałe imię. Zapewne matka musi być dumna z tej sytuacji. Jeszcze nie jest. I nie jest. Sądzę, iż dla ciebie, biorąc pod uwagę fakt, że na zewnątrz i tak się nie wydostaniesz, wędrówka, tudzież brak wędrówki, bo każda wędrówka jest jednocześnie brakiem wędrówki po tym wymiarze, lub tudzież po braku tego wymiaru, mimo wszystko jest lepsza, ponieważ tak się nie wydostaniesz. Mimo wszystko, życie jest lepsze niż brak życia. Oj, no nie wiem, kłóciłbym się. Chcesz sprawdzić? Podziękuję. Mam we wtorek spotkanie w kolegium żaków. Chciałbym przyjść. Ja też bym chciał wielu rzeczy. Na przykład umrzeć? Albo żyć. To jest niemożliwe? No, zrobię. Albo i to nie zrobię. Kamilder, znajdujemy się tutaj w sytuacji, z której ciężko znaleźć wyjście. Mówicie, zabijmy go. Jeden z nas do braku życia przejść będzie musiał. Czyżbyś miał jakieś zamiary? Przeciągałeś! Wyjmuję
wyjmuję miecz i przebijam go od boku w momencie, kiedy jest zdezorientowany. A rzucę ci. A rzucaj. A rzucam. Kiedy tylko wyciągasz miecz, widzisz, jak czarodziej nagle rozbuwa się w powietrzu i pojawia się kilka metrów dalej. Czyli tak będzie. Albo i nie będzie. Albo nie. No, wyciągam mój topór. Biegnę w jego stronę, może ja trafię, bo ten to taki jakiś inszy. Biegniesz w jego stronę. Tym razem trafiasz bez problemu. Widzisz, że czarodziej próbuje się jeszcze zasłonić ręką. Jednak wtedy zmieniasz trajektorię całego ciosu i atakujesz od dołu, prosto w podbrzusze. Widzisz, jak jego oczy otwierają się szeroko, widzisz, jak otwiera usta, próbując coś jeszcze powiedzieć. I oboje słyszycie ostatnią inkantację z jego strony. Ay, caramba, Dios mio. Hasta la vista, baby. Rzeczywistość wokół was dosłownie eksploduje. Oboje zostajecie odrzucone przez potężną falę uderzeniową. A wokół was zapada ciemność.